Siema, witam. Wystartowała beta. Chyba to jest nawet dopiero pierwsza beta, czy tam alfa, nowego MMORPG-a, The Queenfall. Jesteśmy aktualnie w samouczku. Będziemy się uczyć, jak się w to gra. No i na początek muszę powiedzieć, że gra nie wygląda źle. Patrząc na to, że mam najniższe ustawienia i odpalonego FSR-a, on wygląda to ładnie. Tylko no... też nie działa to jakoś super fajnie, bo jak widzicie mam 50 FPS-ów, spadki nawet poniżej 50, no ale zobaczymy. Biegniemy sobie tutaj do samouczka, zaraz pewnie jakaś pierwsza walka będzie. O, jest ziomeczek, dawaj. Okej. Jakieś uniki, coś? Nie wiem. To są jakieś uniki. No ale to ma być MMORPG. Więc jak będzie dużo graczy w okolicy, no to czuję na moim kompie jakieś 20-30 FPS-ów, nie? Bez kitu. No ale zobaczymy. I mamy tutaj klasy, bo nie wybieramy klasy podczas tworzenia postaci. Tylko chyba jest to zależne od tego, jaką broń posiadamy. I tutaj mamy klasy od mieczyk. O, 100% obrażeń, zmniejsza jego ataki magiczne i fizyczne. Zadaje 110% obrażeń fizycznych. I tu mamy jakieś ulepszenia do tego. Szansa na powalenie gracza, czyli to na PvP. Tutaj jest cedeki. Podwaja rozmiar obszaru, zmniejsza obrażenia magiczne i fizyczne. Ja bym wziął chyba to. Miecz ostry. Dewastator. Kurde, nie wiem, wziąłbym to. Zobaczymy. I dajemy pod jedynkę skillka. Będziemy przetestować naszego skilla. Ta walka jest taka dziwna, bo ta postać jakby pływa. Strasznie. Czym ja misuję? Aha, bo skillem muszę, tak? Jedynka. A, to jest takie ciachnięcie tylko. Mamy loot. Trzeba przetrzymać. Co? Tyle rzeczy? Co jest? Aha, i od razu chyba mogę sobie zmienić na coś. Czyli ja mam tutaj dwurękę. Mamy sztylet. Co tu jeszcze mamy? Włócznia. Młot. Kusza, łuk. Może pod łuk bym sobie zagrał, ale to są szare itemy. A tu mam zielony. Ale na razie zostanę z tym mieczykiem, zobaczymy. Co będzie dalej. Aha, czy musimy się skradać pod G. Dziwne, bo nie ma strajfowania AD. Nie mogę teraz, w sensie podczas sprintu nie ma strajfowania AD. Jak chodzę to tak, ale jak sprintuję to już nie. O, mamy wspinaczkę. Tutaj po tym, ta. O, on się powoli wspina. A ze spacją to jakby chyba dalej skacze? Nie. A z shiftem? Też nie. Okej. Okay. Ale długo się wspinają, pierdziele. No dawaj, jesteśmy. Jesteśmy na górze. I tu mamy chyba świat. Ale kurde, widać takie ziarno jakby, nie? Przez tego FSR-a. No, tu jest trochę widok. Wybierz biom. Wybieramy biom. I każdy biom ma jakieś... Co? Aha! Wybieramy biom i 4 bonusy do tego biomu. Średniowiecze, coś tam. Pustynia. Zima. Kurde, nie wiem. Co ja mam wziąć?
Czekaj, tu jest dostępne tylko dla mistrzów duchów. Dobra, weźmy może to najpierw. I tutaj bym wziął co? Górnictwo. Alchemia. Dla mobów. 2% obrażeń i PvE. Lecimy. Dobra, no tu już na tym low to wygląda troszkę gorzej. No ale jest jak jest. O, wybiłem level. Tu dostanę potki. Aktywuj wierzchowca. O, dostałem kunia. Cyk. Przywołanie. Jak go przywołać? A, 2 razy lewe. Dobra. Ale dziwnie się jeździ na tym koniu. Okej. I teraz mam wybrać item. Lekki pancerz. A, to jest dla mężczyzny i dla kobiety. Okej. 50 wrogów. Okej. Fajny questik, lubię takie questy. Ja lubię grindować, także... Czekajcie, jak się wchodzi na mounta? Ogólnie trochę dziwnie jest to zrobione, bo ja nie mogę escape'em zamykać żadnego okienka. Jak kliknąłem I, to muszę I z powrotem. Jak kliknę C, to muszę też z powrotem C. Jakie dziwne to trochę. Aha, i tu nie mamy napisane, co dają te staty, nie? Chyba. No nie. Więc cholera wie, co dajemy tak naprawdę. Daje siłę na razie. Tu mamy kowala. Możemy naprawiać itemy. Okej. Tutaj. To jest sprzedawca. Można kupić, sprzedać. Strzały. Do craftingu broni. I tam jest jakiś alchemik, widzę na minimapie tutaj. A, tu możemy... To możemy kupować potki. Jakieś tu potki dostałem niby. A, to jest karma dla wierzchowca. 2 i 3. Dobra, no to co? Lecimy chyba mobki bić. Ale mapa fajna. Mapa jest trochę jak w BDO wygląda, nie? Grota zniszczenia, dungeon jakiś. Miasteczko. O, jest szybka podróż, zajebiście. Aha, tylko trzeba hajs i kamienie portalu. Uuu, patrz, jest lucik nawet jaki można mieć. G10. Jakieś karty. Kamienie umiejętności. O, czele. Nie no, powiem wam, że jak... Jakby na first look... To fajnie wygląda ta gierka, podoba mi się. Zobaczymy, jak będzie potem. Dobra, jakie ja tu mobki mam bić? Tego ziomeczka? Jest blok. Co to jest? A, tak jakiś. Czekajcie. Moja prawym... Też blokuje, czy nie? Kurde, nie wiem, jak to działa. Dawaj, żółwia. O kurde, użyłem potki. Ten żółw mi nic nie robi. Dostałem z niego. Ale długo się zbiera. Skorupę dostałem. Aha, bo jak go to jakby skuruję teraz. Trochę taki New World vibe, nie? Że zabiłem żółwika i go skuruję. Łowiectwo level 3. Tylko żółw ma za wysoki level. Ja muszę... niższe levele bić. Dobra, wbiłem level. Może wybiura. Jakiś dodge by się przydał. Albo coś. No. Dobra, padła wybiórka. Idziemy dalej zobaczyć jakieś mobki agresywne. Bym znalazł. Gdzie jestem? Ta mapa tak wygląda, czy to przez tego FSR-a? Nie mam pojęcia.
I ja znajdę gracza, o. Ja jestem tutaj. I tu są mobki. Strefa stworzeń, czyli tam jest spocik jakiś. To musimy lecieć przed siebie. To co, konik? Jak się konia przywołuje? No peni by było. Aha, działa, ale nie ma animacji. Dobra. O, co to? To mnie atakuje? Nie, to jest bażant. Diamentowy kamień, potrzebuje kill-offa. Ty, tu się nawet mołta leveluje. Idziemy szukać tych agresywnych mobków. Ale kurde, po pierwszego questa tak daleko muszę jechać? Co to? Skała, ale to są jakieś te. Jakieś dziwne rzeczy na ziemi. Nie wiem, o co chodzi. Dobra, może mi komputer nie wybuchnie? Zobaczymy, jak to będzie wyglądać na ultra. Wyłączymy FSR-a. I dawaj ultra. Ale się boję. Pyk. No, mam 15 FPS-ów. Ładnie to wygląda, no. Trawa ładnie wygląda, ale dalej jest taki jakby, kurde. Takie ziarno jakby. Ja nie wiem, o co z tym chodzi. Może chodzi o anti-aliasing? Nie. Jakoś cienia. Głębia ostrości? O! Chociaż nie do końca. To też takie kurde. Na scenie? O, ładnie wygląda. No ale nie wiem, mam wrażenie, że jest kurde. Tam jakbym daleko piksele widział, nie? Dziwnie to wygląda trochę. O, tu coś jest. Są te mobki, które mam bić? O, ale tu jest mobków, to jest spoty jak w BDO, podoba mi się. A nie, to jest gracz chyba jakiś. Tu jest mobek. Są agresywne? Chyba nie. Okej. Jakiś ziomeczek. I... Co on chce ode mnie? Ma? Nie wiem, to walka mi się wydaje taka dziwna trochę. I za każdym razem zbieranie luty mi się nie podoba. Bo jak ja zabiję mobka, cyk. Jak go zabiję, klikam loot, żeby zebrać. No i za każdym razem mi się odpala kursor. I jak zebrałem loot, to muszę kontrol kliknąć, żeby mi ten kursor spadł. Imo? Bardzo dużo quality of life jest potrzebne jeszcze w tej gierce. No. Ja bym chciał sobie zlurować. Później przecież będę pół godziny zbierać loot. Pa. Wziąłem trzy mobki. Pyk. I teraz co? Jeden loot. Drugi loot. Trzeci loot. Nie no. Muszę ogarnąć to lootowanie, bo tak się nie da. Na piąty ty, w ogóle wbiłem... Coś tam mi pokazywało do umiejętności. Mogę mieć drugiego skillka. O, i to bym wziął. Cyk. Na trójkę? Nie wiem, czy many będę potrzebował. Moja postać dziwnie stoi. No i ta walka taka, kurde. Niby fajna.
Ale te animacje są takie, nie wiem, za długie trochę. No ale te animacje są możliwe, że będzie się dało ogarnąć, nie? No i pa, zabiję całego spota. I weź sobie zbierz loot teraz z tego, nie? Nie, to zbieranie lootu dramat. Nie ma jakiegoś quick lootingu albo coś? Nie wiem, jak w Metinie? Muszę zobaczyć. Bo nie widzę tego. Skróty. Inwentarz umiejętności życia. Zwierzęta, buduj, quest. Nie ma. Zwierzęta H. Może będą pety, które będą zbierały lód. Tak, pety będą zbierały lód. No tu mamy filtr w ogóle zbierania, zajebiście. Czyli będziemy mieli pety, które zbierają lód. I do tego loot filter, nie? Czyli nie będziemy zbierać całego syfu, tylko to, co będziemy chcieli. Kurde, powiem wam, że no takie pierwsze spojrzenie na gierkę to nawet spoko, podoba mi się, no. Jakby mieć tego peta do zbierania, który zapewne będzie płatny, nie oszukujmy się. I prawdopodobnie to będzie grindownik i ja uwielbiam grindowniki. Kurde, nie to. Grindownik to jest jak dla mnie najlepszy gatunek MMORPG-ów na świecie. To coś kurde, żeby te mobki też szybciej pulować. Pelerynka jak z Metina może, co? Hitboxy są też małe. Fajnie, wszystko na skilla. Piękne. Itemki normalnie lecą. Strzały, jakieś lepsze strzały. Lepszy ten. Dobra, podoba mi się ta gierka. Bez kitu. Widać, że trochę nisko budżetowa. I że jeszcze muszą nad nią popracować. Ale podoba mi się, no. To jest materiał. Aha, to jest do karmienia zwierzaka. Tu mamy książki, umiejętności w ogóle lecą. Tu do włóczni, tu jakiś sztab, kamień portalu, hełmik na 5 level, kusza na 5 level i tu hełmik dla kobiety na 5 level. Nie wiem, no dobra, tu sobie zakończymy na razie i muszę powiedzieć tak, jak na pierwszy rzut oka, okiem, to gra mi się podoba. Ja tak długo czekałem, czekam już od dawna na jakiegoś grindownika z krwi i kości i mam nadzieję, że ta gra taka będzie i że będzie co robić, będzie po co grindować i tak dalej. No jeszcze trzeba jakiegoś systemu ulepszania broni i tak ale nie wiemy, czy to jest, czy nie, także możecie się spodziewać serii na kanale z tej gierki, tych testów chyba też, chociaż nie wiem, jak one długo trwają i nie wiem, czy będę miał czas, ale no póki co ja daję okejkę.